Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony ponownie Maget. Moi drodzy, mam dla was ciekawego newsa. Otóż pewnie już coś tam słyszeliście na ten temat, ale omówimy sobie temat teraz dokładniej. Więc tak, będziemy mieli znowu stocznie czy tam doki, jak to się zwało, tak się zwało. Ogólnie chodzi o powtórzenie eventu, który miał miejsce w okolicach Nowego Roku, Bożego Narodzenia i tak dalej. I chodzi o budowę Puerto Rico, moi drodzy. Będziemy mieli drugi... Wariant, drugą opcję, takiej budowy, czy drugą możliwość. I tym razem będzie dok w Hamburgu. Wtedy to był no, amerykański dok, biorąc pod uwagę to, co było tam budowane, a teraz będziemy mieli dok w Hamburgu, czyli niemiecki, i będzie można to, y, tą budowę rozpocząć od aktualizacji 09.5. I tak, będzie można zbudować dwa okręty. Co ciekawe, pierwszym z nich jest Admiral Graf Szpe, a drugim jest y, pancernik. 8 Tieru, nowy pancernik Odyn Także będzie to wyglądało, jak wyglądało. Screeny możecie sobie obejrzeć. Ja Wam oczywiście wszystko podlinkuję. I tak, główne zasady tego całego budowania to mamy tutaj napisane wypisane. Budowanie okrętu będzie się składało na 20 etapów, czy tam 20 poziomów, no i większość z nich możemy zdobyć za pomocą wykonywania dyrektyw. Tak, mamy tutaj konkretną informację, że 18 z 20 będzie można zdobyć robiąc dyrektywy, a ostatnie dwa levele będzie można zrobić tylko za dublony. Jeżeli byśmy chcieli zrobić wszystko za dublony, no to 1750 dublonów, czyli mamy 17500 na 10 poziomów, no razy 2 także trochę by tych dublonów było. I tak, yy, co więcej. Jeżeli ktoś już ma yy, admirała Grafa na przykład w swoim porcie, no to nie dostanie rekompensaty, może dostać ewentualnie tak właśnie wyglądający kamuflaż. Będzie można sobie zrobić również ten sam kamuflaż na Odyna, to jest parada czy pa parade jak się tam nazywa po angielsku i yy, będzie to się nam rozciągać na czas dwóch aktualizacji czyli 0.95 i 0.96. Mamy tutaj listę dyrektyw. Dyrektywy z tego co gdzieś mi się tu obiło o oczy. Zaraz wam powiem. O widzicie. Spójrzcie nawet na nagrody za dyrektywy. To jest akurat za zrobienie 7 z 12 zadań w tej dyrektywie i mamy wtedy poziom doku. Jeżeli zrobimy sobie jakieś tam określone zadania, to nam poziom doku również rośnie. Tego nie było w etapie, na etapach budowy Puerto Rico. Także jest tu już pewna drobna zmiana. Ja nie będę się temu za mocno przyglądał, bo to mnie nie interesuje. Oj, coś tu odjeżdża. No nic mniejsza o to. Nie będę się przyglądał dokładnie tym zadaniom, bo nie mam na to czasu. Obejrzyjcie sobie, jeżeli jesteście ciekawi. Tutaj oczywiście macie link do tego, też Wam wrzucę w opisie. No ale jak macie link do tej strony z, całym, z całą informacją, to te czwórki mi się wciskają, bo mam na czwórce zbindowane mówienie na myszce, także do tego, tak to wygląda i będzie można zbudować dwa okręty. Pierwszy etap na dziesiątym poziomie czyli 10 poziomów trzeba wybudować tam tego całego doku żeby dostać grafa lub 20 etapów i można dostać Odyna. Tutaj mamy napisaną informację również na temat tego że to będzie coś podobnego do Maratonu na Kozaka czyli jeżeli zrobimy jakieś tam etapy tego budowania no to po prostu dostaniemy taniej Odyna. I tutaj wyczytałem, że Odyn będzie kosztował 2 no, razy 1750, czyli y, robiąc wszystko za darmo za dyrektywy, czyli 18 poziomów, możemy dokupić sobie dwa za te tam 3500 około. I będzie to wyglądało y, tak: Odyn, pancerniku z coś, y, połączenie takiego shanhorsta z tirpicem. No i zobaczymy, jak się to będzie prezentować w grze. I jeszcze taki mały przeciek. Tutaj, moi drodzy, pojawiła się informacja o wykopaniu przez yy, użytkowników. Macie tutaj informację: Datamind, czyli po prostu znalezione w kliencie gry. Informacja na temat nowego okrętu Premium, dostępnego najprawdopodobniej za węgiel. To jest na szczęście jeszcze. Znaczy, na szczęście jest po prostu jeszcze nieokreślone. Była informacja na streamie Wargamingu, że powstanie, czy tam zostanie wprowadzony okręt niemiecki, Pancernik, za węgiel. No, a teraz wreszcie pojawił się jakiś tam zarys tego okrętu. Mamy dziewiątkę Ludendorffa. Jeżeli chodzi o jego parametry, no to mamy tutaj tak. To są oczywiście domniemane jakieś tam informacje. I tak, 80, prawie 2000 hapsa. 4x380 mm. To nas głównie interesuje. Zasięg maksymalny 21,30. I przeładowanie 32 sekundy. Dziwne, chociaż fakt, faktem to jest 12 działa, ale 32 sekundowe przeładowanie pewnie zostanie trochę zbuffowane. Dyspersji nie mamy, nie mamy sigmy, a nie sigma jest 1,8, także no, mogło być troszeczkę lepiej. Sekundarki 7,6 km i 7,5 km, także można się będzie pobawić w robienie tego pancernika pod sekundarkę. Oraz mamy tutaj dwie wyrzutnie torpedowe, dwie potwórne wyrzutnie o zasięgu 6 km, Także no mamy takiego znowu yy, nie wiem jak to określić, czy Tirpica zmieszanego z Kurfurstem, czy coś tego typu. No 380 na dziesiątkach będą raczej służyły do walki z krążownikami niż z pancernikami, zwłaszcza biorąc pod uwagę to, że no przeładowanie będzie dosyć długie. Oczywiście to są informacje wstępne, niepotwierdzone jeszcze przez Wargaming, także... To z mojej strony w tym materiale tyle. Podlinkuję Wam, co tutaj trzeba, będziecie mogli sobie obejrzeć. Okręt prezentuje się ładnie, fajny, jasny, kamuflaż. Także zapraszam Was do dyskusji w komentarzach. Z mojej strony to wszystko. Do usłyszenia i na razie.